No to jestem ja na moich pierwszych treningach. Jak taki zabijaka. Oni mnie nauczyli zrobić sprawy proste. Jeszcze masz tylko minę. I ja już, miałam, ja już tym przyjechać. Lekcji. Niepopularna opinia, myślę, że tej lekcji raczej przeprosiła by. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w pierwszym vlogu. Słuchajcie, ja jestem tutaj tylko na chwilkę, żeby wam powiedzieć, że możecie brać udział w tworzeniu vlogów i więcej info macie ogólnie w opisie. Więc jeżeli jesteście chętni, to zapraszam do kontaktowania się. Ogólnie to zawsze zapominam o tym, żeby wspominać o łapkach w górę i subskrypcjach, a to bardzo pomaga, więc jeżeli to teraz słyszysz, to proszę zostaw łapkę w górę, bo to bardzo pomoże. A już nie przedłużam, bo mamy dzisiaj bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Lecimy. Witam serdecznie, wielkiego Wodeiro. Tu mam tutaj jakiś vlog. 7-6 dalej się trzyma. Wiecie co to jest? To jest ogólnie ulica Garażowa w Warszawie. To jest studio Steam Online. I co jest śmieszne, co mi powiedzieli, jak my tam byliśmy nagrywać wywiad z FM-em? O. To jest miejsce, gdzie nagrywają, jakieś cage'e, face-to-face'y. Ale, co też jest zabawne, 3 metry dalej, kurwa, naprzeciwko, nagrywali rundki czy jakieś inne rzeczy z haja, nie? Ogólnie jest to takie studio do nagrań i nawet tutaj w tym samym miejscu, tylko po prostu, bo oni tą scenografię budują, nie? Im to, nie wiem, powiedzmy zajmuje jeden dzień czy parę godzin, w zależności co muszą poustawiać. W tym miejscu też była konferencja hype'u, też 5 metrów dalej, więc no, to taki jest, tutaj jest właśnie wejście. Tutaj zawodnicy wtedy siedzieli przed konferencją. A no to Jabczan o tym mówił. Aha, okej. Okay. No to widzicie, to jestem potwierdzaczem Jabczana. Ja mam stary już bardzo króciutką drążkę. A ile zrzuciłeś już w sumie? 13,5 kg. Ula, ula. No chyba widać, nie? No widać, widać. W twarzy ci zeszło. Z takich rzeczy tam stricte gdzieś tam do mojej walki. Na ważeniu będę najlżejszy. Przez ostatnie 2 lata nie ważyłem tyle, ile będę ważył na ważeniu. Od 1,5 roku nie... Aha, czekajcie, mam tego. Miałem tak, że stary, że wiesz, że brzuszek tak nie wystawał. No, zawsze był bardziej taki, kurwa, taka, wiesz, belka, nie? I witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie na trzecim już face to face'ie. Siemanko, Mateusz, jestem z Krakowa. Mam 3 pytanka. Siema. Cześć, cześć. Siema. Pierwsze pytanko do Boxdela. Boxdel, ile jeszcze razy spytasz Mixera o ekipę? A, to widzę, że chyba trąba tutaj dzwoni. No, jestem bardzo ciekawy, bo... A jak wypadł ten cage, czy ten face to face, nie, jak to się nazywa, pomiędzy mikserem a popo, fajne to było, czy nie? Stypa? Nudnawy? Jak kurwa nudnawy? Najnudniejszy cage, tragedia, stypa, średnio, nudno w chuj. Ludzie mówią, że popo słabo wypadł, ale co słabo wypadł, kurwa, zaczął krzyczeć, kurwa, komuś grozić, nie odpowiadał na pytania. No ty, bo cały czas bombę ekipę pytał, a pewnie mikser nie odpowiadał. Okej. Okay. Podstypione, kurwa, podstypione. Bo tutaj mamy walkę między Popo i mikserkiem, ale jest główny temat ekipa, fama, ekipa. Dobrze, spytam go, myślę, jeszcze parę razy. Myślę, że Nexa raczej by nie chciał. Z Nexaju mogę powiedzieć, że jest pomysł. To już oficjalnie ze strony federacji pójdzie, można powiedzieć. Nexaju będzie należeć do derców, to od razu po wygranej przyjdą mu piątkę zbić. Po mojej wygranej mu przyjdziesz piątkę zbić? No nie wiem, po mojej wygranej. To nie wiem, na której gali to będzie, ale okej. Okay. Fajne MMA 11, 2 października. Tam zbiję najpierw ciebie, potem piątkę z Nexaju. Piątkę zbijesz. O matę 3 razy, max. Jeżeli ty ćwiczysz u siebie klepanie w matę, to... Nie, ja ćwiczę tak, żebyś ty mógł dobrze odklepać. A powiedz mi, a kogo ty, nie wiem, widzisz jako swojego przeciwnika, jako w następnej walce? W następnej walce przeciwnika? No to już mógłby być w sumie ktoś, kto się bił. Kogoś łatwego weź, żeby odbijać to 0-1. Chciałbym zobaczyć wasze face to face i fajnie by było, jakbyście właśnie popatrzyli sobie w oczy tym razem. Nie? Kurwa, Popo jest od niego wyższy, to nie powiedziałbym. Ile Popo ma wzrostu? Bo tak szczerze, Popo na tej kamerce wygląda, jakby miał 1,50 m, nie? Mikser też chyba nie jest za wysoki, ale myślałem, że mikser będzie większy od niego. 1,78 m? Co? Kurwa, to ma tak kamerę ułożoną, że ja bym powiedział, że ma 1,50 m. Ale jajka.
Tym razem nie było śmiechu. Jaki szef siedzi z nóżką wyciągniętą. Jesteś w celu. Myty. Król życia. Wojtek, dobrze wyglądasz. Też ci muszę, to jest kontratakowa. Walka zobaczyć. Na vlogi, a mój vlog jest lepszy. Zobaczysz jak... Ale masz śmieszny drapą w ogóle, jak taki prześmiewny nagrywa. Halo. Ej, elo. Witam bardzo serdecznie na vlogu. Czy gdzie twoja fryzura? Zajebista? A ja, nie, mamo. A co z nią? No miałeś taki, wiesz, miałeś takiego grzybolka. Kurde, muszę obejrzeć, właśnie nie jestem przygotowany. Ale no, śmiesznie. To idealnie, poopowiadam ci trochę, co się tam działo. Robiście poprowadzenia. Ale no ty możesz mówić wow, śmiesznie. Wow, o, to jest, ja jestem ty wow, nowy. Ogólnie w mówieniu wow, a wpierdalaniu się w słowo haha, też tak miałem. Jak sobie rozłożył piknik. Jak się czujesz na parę minut przed napisaniem egzaminu? Czyli naraz, stary, bijam na ten zespół, gdzie mam ten egzamin i... O kurde, muszę coś zdać, ostatni rok mi został. 9 minut chillu. Ktoś wysłał... O, nie mówię tego na głos. Mi się wydaje, że zapomniał. No znowu zapomniał XD. Chciałem akurat pisać. Siemanko, no jasne. Kurwa, nie wierzę. Nie wierzę. Powinno być z automatu zaliczone. Ej, dobra, to co, to czekamy do 18.15. Tak jak powinniśmy i chyba jak nie będzie do 18.15, to trzeba iść, nie? No, dosłownie to jest drugi raz taka sytuacja, że koleś się z nami mawiał na egzamin i się nie zjawił. Drugi raz już. Mega smutno. Siomuś, ty to ma ultra... Chłopek z zamienny kurwa pisze pod makiem? Pilerkę. Koleś po prostu ma wyjebane. Mega dawno nie byłem w Krakowie tak w ogóle. Nie wiem czemu. Oho, jest i on, kurwa, król mórz. Co, będę pokazywany w samym ręczniku? Nie. Kostka brukowa tam była napisana. Myślałem, że kostka brokułowa. Tego jeszcze nie widziałem. Kostki brokułowe? Nigdy. Parę kostek brokułowych i jest pyszna zupa. Holy shit, jak ja tu długo nie byłem. God damn! Tutaj miałem to. Aha, to tutaj. To okno, Jezus Maria. Ja pierdzielę. Tyle wspomnień. No może jedźmy stąd już, bo zaraz nas wypierdolą. Nie, no co ty, nie wypierdolą nas. Powiesz, że tu mieszkałeś? Byłem w ekipie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam. Kurwa, miło się na to patrzy tak szczerze. Tak szczerze mega mnie to intryguje, kurwa, ale nigdy jakoś tak, kurwa, nie uznałem za stosowne, żeby się zapytać, czy oni się lubią, czy się, kurwa, nie lubią i czemu mikser nie jest w ekipie. Kopera, to dobra, dawaj na stolik, ale jest trochę kolejka, nie? To może byśmy zmienili lokalizację. Czekamy w tej kolejce. Szybka recenzja vloga, jak oceniasz mojego vloga? Mega mi się podoba, mega jest fascynujące i ekscytujące i sam jestem podekscytowany. Widzę tylko jak mówisz fascynujące i zajebiste. Okej. What the hell, dude? Sorry. Jesteśmy generalnie na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o naszą podróż. Musimy jeszcze tylko się zaopatrzyć w jakieś najpotrzebniejsze rzeczy, typu jakiś energolek i inne tego typu sprawy. I już możemy lecieć. Skir, to jest game changer, jeżeli chodzi o grę białkową. Dobra, na dobrą kondycję jeszcze, żeby się przydało. Ej, ja bym jeszcze... Żarty żartami, ale chcę jeszcze wodę wziąć. A po co pani tutaj kisielu? Nieważne. Widzisz mnie? Skręć. Ja pierdolę ty! O kurwa, jak mnie to rozjebało! Oj. A tak kurwa patrzę, mówię kurwa, jakieś kaszki ktoś kupuje, nie wiem, kurwa, zupki chińskie. A po co pani tutaj kisielu? Nieważne. Ty no, kurwa, koniec internetu na dzisiaj. Dzisiaj internet został kurwa przyklepany. Fajnie. Chciałbym wierzyć, że miałem jakiś wpływ na to, że się pogodzili. Ogólnie, no to chyba mogę już powiedzieć, nie? Bo jak Kinga wrzuciła te filmy, to ja powiedziałem, że no kurwa takim ultimate krocem byłoby, żeby Kinga teraz z mikserem zaczęła nagrywać. I w międzyczasie jakoś ogłosili walkę miksera, albo jakaś kurwa konferencja, bo nie wiem, coś było związanego właśnie z Fejmem.
I on się do mnie... No i wymieniliśmy parę wiadomości na Instagramie. No i mu mówię, no, że teraz jak już wracasz do nagrywania, to musisz jakiś film z Kingą jebnąć, nie? On mówi, no, że ciężko będzie, bo jak oni zerwali, to ona go poblokowała wszędzie. Więc no, już potem dalej o tym nie rozmawialiśmy.